Cześć, witam Was na kanale Jędrzejskie Wędkowanie. Dzisiaj w sobotę, godzina gdzieś 12. Jestem na zbiorniku Chorzewie, na zbiorniku małym No Kill, który od tego roku jest. Chciałem trochę połowić pod lodu, korzystając z aury. Chciałem połowić spod lodu. Mam nadzieję, że uda dzisiaj coś się złowić i pokazać Wam fajne rybki. Zapraszam na oglądanie. No moi drodzy, ja zanęcę jednak. Zobaczymy, co z tego będzie. To, co dzisiaj sobie przygotowałem, to jest sama ziemia i jokers. Ziemia z jokersem. Tak to wygląda. Jest tego trochę, no bo zamierzam trochę powędkować. Z podajnikiem sobie tutaj na ziemię. I powinno się otworzyć. Tak jest. I już jest przynęcone. Dwa koszyki tu, dwa koszyki dalej. To jest jakieś 15 metrów od brzegu. O, to słabo szarpnąłem. Widzicie, nie mam wprawy. Dlatego tak jest.
teraz poszło. Hej, jestem w drugim miejscu. W tamtych czterech dziurach nic nie złowiłem. Tutaj od wiercy w linii prostej od brzegu w kilku odległościach dziury. Zanęcę i zobaczymy, co się będzie działo. Mam tutaj telefon, kurczę. Zaraz jest zanęcę z dziwą z Jokersem i samym Jokersem. Zobaczymy. Super. No i to będzie dziś po 15 metra. Tutaj mam tutaj troszkę Jokersa. Ja sobie mam tą łyżeczkę Jokera z góry. Dobra. I on sobie spłynie. A tam dalej dam. O. Z ochotką. Już nie zanętnikiem. Tu jest płytko. Znaczy płytko. Żeby się to od razu rozłożyło. Świetnie. A to pominiemy. Bez nęcenia. Żeby mieć rozeznanie.
Fajnie byłoby zrobić jakąś płotkę. Może leszczyk, ale wątpię, leszczyka spod lodu. Przecież też biorą, tylko że... To są piękne okazy wpuszczone. Było branie przed chwilą, widzieliście? Była ładna, mała rybka jakaś uderzyła. Może być tak, że mormycha jest za duża. I im się... Nie chce. Sprawdzimy, czy jest ochotka. Jest. Więc... Wszystko jest. Było ładne, fajne uderzenie. Pytanie tylko, czy to był... Co to była za rybka? Zrobiło nadzieję, że coś weźmie. Teraz to wiatr wieje i ten kiwoczek się kiwa. Ale wcześniej to było typowe uderzenie rybki. Jest nadzieja, że może coś dalej zrobimy w kolejnym otworku. Chciałem się wam pochwalić. Nie udało mi się, bo się bateria skończyła w aparacie. Złapałem taką piękną płotkę. Zobaczcie. Płotka ma około, trzeba z niej skończyć, 17 cm. Moja dłoń ma tyle. 17 cm taka piękna płoć wzięła na mormychę. I puszczamy ją do wody. Próbujemy kolejną płotkę złowić. Może się uda. To jest dziura, w której nęciłem ziemią z jokerem. No i drodzy, musiałem zmienić, bo tam się zaplątało i żyłka mi pękła. Jest zimna, więc nie będę jej przywiązywał mormychy, a mam kilka bałajek ze sobą. Wobec tego uda mi się po prostu wymienić. Jeszcze. Jak widzicie, wolno opada. Więc już opadło w tym momencie. Fajnie, bo udało się płoteczkę złapać. Szkoda, że nie uchwyciłem wam, jak to... Jakie było branie. Liczę, że kolejne płotki wpłyną i wam tutaj będą brać. Tamtą wpuściłem do innej przerębli, żeby nie odprowadziła mi tych rybek. Może być tak, że przepływała i to jest przypadek tylko, że ta rybka wzięła. I jak na razie nic. Już jest głębiej. Jest, moi drodzy, mamy rybkę, jazgarzyk nam wziął. Jak już płynie tą przeręblą, druga dzisiaj ryba. Dobra. Widzieliście, przed chwilką udało się wyjąć jazgarza. Moi drodzy widzowie, na dzisiaj kończę wędkowanie. To co mogłem ci pokazać, to tylko dwie rybki. Żałuję, chciałem i liczyłem na więcej. Właściwie to miałem trzy brania. Jedno dość takie ostre, agresywne. Nie wiem, czy będzie widać na filmie. Jeśli nie, to tylko was informuję, że udało mi się złowić tylko tą płotkę, której na branie nie udało się nagrać. Złowiłem jazgarza, który widzieliście branie. No i tyle właściwie. Chorzewa mnie pokonała. Uważam się, że przegrałem dzisiaj, że ten wypad. Nie połowiłem tych ryb tak jak chciałem. Liczyłem na białą rybę, na płotki, no bo tu okolnicy raczej nie ma.
No i tylko płotka i jazgarz, który może być na tarcie łez, to wszystko. Sezon uważam za rozpoczęty. Nieudany tak do końca, ale też bez ryby nie wracam. W sensie takim też zabieram, tylko że zufiłem tą rybę, rozpocząłem sezon. Ładna płotka, fajna, jaką to chorzewę, to jest super rybka. Mam nadzieję, że jutro, bo zamierzam jeszcze jutro jechać, czyli w niedzielę, złowić kolejne ryby, kolejny wypad. Mam nadzieję, że to się połowi. Tylko, że już zmienię łowisko, pojadę do, zamierzam jechać do Sopkowa, Mokrska, tamte okolice. No, zobaczymy, jak czy się uda. Pozdrawiam serdecznie. Dawajcie kciuki w górę, łapka. Pozdrawiam serdecznie z Chorzewy. Cześć.